władze państwowe z reprezentantem pana premiera, panem Janem Dziedziczakiem, parlamentarzyści, z panią senator Marią Kłodzki, panem posłem, władze samorządowe szczebla powiatowego, gminnego, drodzy mieszkańcy Węgrowa, wszyscy obecni goście, którzy przybyliście na tę uroczystość zakończenia projektu rewitalizacji klasztoru prowadzmackiego i poświęcenia wyremontowanych i wybudowanych pomieszczeń. Tytuł naszego projektu w całości brzmiał tak: Bliźniacze klasztory Węgrów i Rawa Ruska, wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego zakonu reformatów dla rozwoju turystyki i życia społeczno-kulturalnego w Polsce i na Ukrainie. Chcę rozpocząć od takiej krótkiej refleksji, może bardziej religijnej, ale wypadało, żeby proboszcz coś dla ducha też powiedział. Otóż rewitalizacja to nie tylko odnowienie, odbudowa, ale także nadanie nowej funkcji. Dawny klasztor reformatów będzie centrum dialogu kultur, centrum wymiany myśli, poglądów, wartości. I chciałbym zwrócić uwagę na pewien znak czasu, w którym się znajdujemy. Mamy tydzień między dniem powstąpieniem pańskim a zesłaniem Ducha Świętego. Oczekujemy, modlimy się o przyjście Ducha Świętego i myślę, że ważne, żebyśmy uświadomili sobie, że to On, Duch Święty, dokonuje tej najważniejszej rewitalizacji naszej duszy i serca. Kiedy powstała diecezja siedlecka po I wojnie światowej, został ten klasztor przekazany pod władanie diecezji siedleckiej. Ustanowiono w tym klasztorze rektora. W 1930 roku rektorem był Aleksander Jakubowski, znany tylko z imienia, z nazwiska, nie wiem nic więcej na jego temat. Zachował się szkic pisma, który wystosował do ojców reformatów. Mam tutaj ksero tego pisma na takim szarym papierze, taki szkic pisma. Podanie: niniejszym mam zaszczyt prosić księży reformatów do tego klasztoru, gdyż jest bardzo zniszczony. Aleksander Jakubowski, rektor klasztoru. To jest rok 1930. Potem przychodzi wojna, klasztor służył dla celów edukacyjnych, mieściła się tu szkoła. Po wojnie został przejęty przez władze państwowe i wykorzystywany dla różnych celów: sąd, biura, hurtownia i tak dalej. Wiele tutaj było funkcji takich poza, że tak powiem, poza kościelnych. I przez całe lata można powiedzieć, że życie tego klasztoru było zagrożone. Sytuacja się bardzo zmieniła, gdy w 1970 roku rektorem klasztoru i prefektem szkół został ksiądz Zbigniew Latosi i zaczął powoli odzyskiwać części klasztoru zabrane po II wojnie światowej i z pomocą młodzieży walczyć o przywrócenie dawnej świetności. Chcę to mocno podkreślić, bo to jest kluczowe wydarzenie. Może sam ksiądz Latosi niewiele fizycznie zdziałał, bo nie miał takich możliwości, nie miał takich funduszy, ale zrobił coś bezcennego. Przez księdza Zbigniewa, żeby ta młodzież węgrowska mogła się w ogóle uczyć.
I było to narzędziem właśnie z kategorii tych trudnych do zrealizowania, bo zdawaliśmy sobie sprawę, zabytek tej klasy, jeden z najwyższych zabytków barokowych w Polsce. Tak ogromna kubatura, taki ogromny stopień dewastacji tego zabytku. Zdawaliśmy sobie sprawę, że będzie to wymagało ogromnych nakładów finansowych i po prostu ogromu pracy. I pomysł na rewitalizację tego obiektu, czyli remontowanie i nadanie mu nowego, nowej funkcji. Do wzięcia udziału w otwarciu Centrum Dialogu Kultur w Wędrowie, które powstaje w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Państwa inicjatywa wieńczy kilkuletni proces rewitalizacji cennego zabytku z przełomu XVII i XVIII wieku, zabudowań poklasztornych zakonów franciszkanów reformatów, które staną się teraz siedzibą nowo powstałego centrum. Żałuję, że nie jest mi dane osobiście uczestniczyć w tym szczególnym wydarzeniu. Wszystkich zgromadzonych na dzisiejszych uroczystościach zapewniam mojej serdecznej pamięci i przekazuję wyrazy głębokiego szacunku. Oraz zacieśnienie pamięci za naszą narodową. Dziś w obliczu tragicznych wydarzeń za naszą wschodnią granicą, wobec których możemy pozostać obojętni, wobec których nie możemy pozostać obojętni, jest to szczególnie ważne. Tym mocniej cieszy utworzenie w Radzie Ruskiej Rodzinnego Domu Dziecka i Ośrodka Dialogu Kultur dla Dzieci Osieroconych wskutek działań wojennych. Głęboko wierzę, iż utworzone w Wędrowie Centrum Dialogu Kultur jako instytucja unikalna w skali całego kraju znacząco wpłynie na rozwój turystyki oraz wzbogaci ofertę regionu i stanie się wizytówką miasta, na nowo malując jego kulturalny pejzaż. Szanowni Państwo, w XXI wieku toczy się najcięższa i najbardziej poważna choroba. Ta choroba ma nazwę wojna. Ta wojna toczy się od 24 lutego bieżącego roku i nie sposób nie powiedzieć o tym, jak dzisiejsza architektura zmienia się. Cieszę się, że dzisiaj jesteśmy w miejscu, które będzie służyło przede wszystkim solidarności. Tej solidarności, którą Polska wykazała na początku trwania wojny i którą kontynuuje. Po pierwsze, jesteśmy hubem łączącym Zachód ze Wschodem. Jesteśmy nośnikiem pomocy humanitarnej, finansowej, ale również tej, która jest dzisiaj potrzebna, Szanowni Państwo, Ukrainie, czyli zbrojeniowej. Z jednej strony chcielibyśmy, aby ta wojna zakończyła się najszybciej jak to możliwe. Z drugiej strony, Szanowni Państwo, wiemy, że być może i będzie ona trwała przez wiele lat. I obok tej wojny zbrojeniowej, która toczy się i mam nadzieję, że zakończy się najszybciej jak to możliwe, toczy się również wojna ekonomiczna. Ta wojna ekonomiczna będzie miała wymiar wieloletni, będzie dotyczyła współpracy europejskiej, pozaeuropejskiej. I nic innego jak właśnie jedność, wspólnota i działanie do jednej drużyny, w jednej drużynie, nie przysporzą tak naprawdę rozwiązania tych wszystkich konfliktów. Tym bardziej patrząc na dzisiejsze wystąpienia, patrząc ile osób dzisiaj tutaj zebrało się, jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak potraficie Państwo grać w jednej drużynie i przeciwdziałać tak naprawdę negatywnym skutkom wojny. Szanowni Państwo, wojna tak naprawdę zbrojeniowa, ekonomiczna i te relacje polsko-ukraińskie tak naprawdę były cały czas tym partnerstwem wschodnim od 2014 roku, bo ta wojna de facto nie trwa od tego roku, tylko od 2014. Dzięki. Pani senator, ja chciałam bardzo podziękować i były generalny konserwator zabytków za troskę o zabytki Wędrowa. Chciałam teraz głośno powiedzieć, każda inicjatywa ma swoje etapy i szczeble. Ale gdzieś wysoko ktoś musi pomyśleć, żeby zainwestować w jakieś zabytki, w jakiś projekt rewitalizacji. Potem ta osoba musi odbyć 30, 40, 50 spotkań, około 100 telefonów, a potem właśnie powstał projekt i tą osobą, która wykonywała telefony, która jeździła, która namawiała, która odwiedzała ministerialne gabinety i przekonywała o wyjątkowości zabytków Wędrowa i o konieczności tego remontu jest pani senator Maria Kos. I bardzo proszę. Niewątpliwie te wszystkie inicjatywy narodziły się po prostu z miłości do dziedzictwa i do historii Wędrowa. Teraz tak, czasami powstają takie inicjatywy i dokładnie nie wiemy, dlaczego one idą właśnie taką drogą, bo tutaj
projekt poszedł drogą współpracy polsko-ukraińskiej, kiedy jeszcze nie spodziewaliśmy się tego, że... Senator Marii Koc. Jest konsensus oczywisty, aby dodać do tej listy serc płynących uznaniem za jej zaangażowanie, które wykazała, kiedy wyciągała klasztor z biedy. Co z klasztorem? To rzecz jak prosta. Już od czasu dobrodosta, gdy odziany z barw stanął, służył wiernie parafianom. Częściej bieda niż dostatek, ale przetrwał 300 lat. Lecz dziejowe różne burze odcisnęły się na murze, bo z dekady na dekadę kreski coraz bardziej blade, tu brak cegły, tu brak tynku. Czas by stanąć na budynku, miast bezczynnie stać gdzieś w kącie, pora myśleć o remoncie. Lecz kto dziś z remontem ruszy, gdy lokalny brak nie duszy, a w stolicy decydenci polityką wciąż zajęli się. Poproszono więc Marysię, by pomogła w tym kryzysie i by wybadała, gdzie tu da się uszczknąć coś z budżetu. W swoje ręce wzięła sprawy i wybyła do Warszawy, by wyłożyć nasze racje i załatwić nam dotacje. To niełatwa była sprawa, lecz należą jej się brawa. Jak za sprawą się zakręci, to wymienili decydenci wiele rozmów, słów i słówek, aż nam spłynął deszcz złotówek. Już powstają rusztowania, już codziennie od zarania tłum fachowców z dołu, z góry atakuje stare mury, kielnią, pędzlem czy też młotem, by przywrócić blask z powrotem. I gdy zeszli już z budowy, jak spod igły klasztor nowy, przeto wszyscy parafianie są dziś wdzięczni niesłychanie, przesyłając życzeń moc dla senator Marii Koc. I dzisiaj, kiedy tutaj jestem, kiedy patrzę na ten piękny obiekt, to sobie myślę, że warto było przynajmniej w drobnej części wesprzeć i pomóc tak samorząd powiatu węglowskiego, aby móc dzisiaj patrzeć na ten piękny, jest zlegitalizowany klasztor. 12 lat chodziłam tutaj na religię. Ten obiekt wyglądał zupełnie inaczej. I dziś zupełnie nowe, drugie życie i kolejne zadania przed tym obiektem. Proszę Państwa, chcielibyśmy w sposób szczególny podziękować osobom, które poświęciły swój czas, prywatny czas kosztem różnego rodzaju obowiązków i zadań domowych, czy też zawodowych i zajęły się tym wielkim projektem. Projektem, który wydawało się jest trudny do zrealizowania, ale w jednym miejscu zacne osoby i opatrzność boska sprawiły, że wszystko się udało. Dziś w sposób szczególny chcemy podziękować księdzu kanonikowi Romualdowi Koskowi, bo odwaga, tak jak zawsze w takim gronie, musi być lider, który podpowie, poprowadzi, wskaże. I chciałabym serdecznie zaprosić księdza tutaj na scenę, aby w imieniu samorządu powiatu węglowskiego, wszystkich mieszkańców w powiecie węglowskim móc podziękować za to, czego ksiądz kanonik dokonał. Chcę podziękować za to, że znaleźliście właśnie czas, tą pracę społeczną, która wcale nie jest teraz tak popularna,